Symulator trawy. Uwaga. Najbardziej realistyczny symulator rosnącej trawy, jaki został kiedykolwiek stworzony. Przepraszam, rzeczywiście, realistyczny jak cholera. Siema, ja jestem... Całkowicie normalne przywitanie normalnego youtubera. A tak powiem, to siema, ja jestem Blow i witam was w kolejnym odcinku z aplikacji i dziś przedstawię wam 20 bezużytecznych aplikacji na twój telefon. Nie wiem na co komu 20 bezużytecznych aplikacji. Ale dokładnie tak, te 20 aplikacji to będzie jedna aplikacja. A mianowicie 20 useless apps. Wiem, mój angielski jest zajebisty. Ale dobra, polecaliście mi tą aplikację, więc sprawdzę te 20 bezużytecznych aplikacji. Już się boję. Ale ta aplikacja jest idealnie pode mnie. Ktoś pomyślał, że kurczę, Bluek robi bezużyteczne, dziwne aplikacje. Zrobię taką aplikację. Jedną. Z 20 aplikacjami. Zajebiście. Dobra, więc pierwsze co widzimy, to mamy wielki guzik start, więc... W sumie to nie wiem. Dobra, jestem chyba gotów. Okej, i naszym oczom ukazało się piękne menu. Kogo ja kuźwa chcę oszukać? Przecież to nie jest piękne menu, ale mamy tutaj chyba te wszystkie aplikacje i będziemy sobie kolejno sprawdzać. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam, tutaj klikajcie, czerwony guzik. Tak, klikajcie, zapraszam gorąco. I wtedy mój licznik zawyje. Dobra, nieważne, aplikacja numer 1. Apocalypse Odds, czyli apokalipsa. Nie wiem, na czym to konkretnie będzie polegało, ale kliknijmy. Calculate. Jak aplikacja, która obliczy nam, czy dziś będzie koniec świata, jest bezużyteczna, przecież to jest świetne, więc okej, klikamy calculate. Jak widzicie, tutaj jest, kontaktuje się teraz z internetem, skanuje niebo, no przecież to działa, teraz już... Kuźwa, no i to na pewno działa. To nie jest... O, skanowanie teraz zombiaków, okej, teraz kontaktują się z Rosją i zaraz dowiemy się, czy dziś będzie koniec świata. Uwaga! Jest 0,316% szans, że dziś będzie koniec świata, więc kochani... Serio ktoś wymyślił aplikację, która sprawdza, czy dziś będzie koniec świata? Brawo, brawo. Jak wiecie lub nie, każdy z nas ma gdzieś tam na świecie naszego złego brata, bliźniaka. To jest w ogóle dziwne, nie? Tak sobie pomyśleć, że gdzieś tam istnieje taki drugi Bluek, ale nieważne. I mamy taką aplikację jak Locate Evil Twin, czyli chyba będzie nam sprawdzać, gdzie jest nasza bratnia dusza, która jest... zła. Już się boję. Uwaga, lokaj. Jak widzicie, tutaj skanują, tak jak wcześniej. Na pewno to działa. To nie ma szans, że to jest jakiś fake czy coś. To już jest wszystko sprawdzone. Więc tak, mój bliźniak zły jest 19 mil na wschód of Illinois. Spoko, więc jakbyście byli w tych terenach i byście mnie widzieli, to nie jestem ja, naprawdę. To nie ja. Kolejna aplikacja chyba sprawdzi, czy jestem głupi. Genialne, idealne. Dobra, więc klikamy. I zaraz się dowiemy. Touch the peak. A, zajebiście, naprawdę. Zajebiście to sprawdzi, czy jestem głupi. Polecam, naprawdę, no sprawdzenie, czy jestem głupi. Klikaj se w świnki. Bardzo mi się podoba, bardzo. Super. No i co? Co z tego? No czy jestem głupi? Czy dowiem się, czy jestem głupi? No, także wyszło, że jestem głupi. Okej, nie neguję tego. Kolejna aplikacja, idealna, jak można nazwać to bezużyteczną aplikacją. Aplikacja sprawdzi, ile mamy zarazków na swoim palcu. Więc klikamy i teraz po prostu przykładamy palec do skanera i zaraz dowiemy się, ile mamy zarazków na naszym palcu. Uwaga! Jak widać, trzeba poczekać. Mam Ile? 4 787 270 zarazków na swoim palcu. Ja serio myję ręce. Poważnie. To nie działa. Nie działa. Serio. Kolejna aplikacja to Useless Name. Czyli aplikacja, która powie nam, jakie powinniśmy mieć imię, na przykład jakbyśmy byli dinozaurem. Gdybym był dinozaurem, nazywałbym się Pidamalowsaurus. Dziwna nazwa. Jakbym był rycerzem, to miałbym nazwę Sir Yahamalow. Czy to są takie nazwy, których nie da się przeczytać? Sir Yahamalow. Sir Yahamalowalot. Ja pierdzielę. Czyli fachach... Pierdzielę to. Zajebiście. Naprawdę świetna aplikacja, mi polecacie więcej takich. Ona jest świetna, bawię się zajebiście.
Czasem w naszym życiu bywa tak, że korzystamy z jakiejś aplikacji i nie wiemy, jak się nazywa ta aplikacja. W sumie to nigdy tak nie miałem, ale mamy aplikację, która nazywa się App Detect i chyba pokaże nam, z jakiej aplikacji korzystamy. Aż uderzyłem w aparat. Także przyjmijmy, że nie wiem, z jakiej aplikacji korzystam i klikamy App Detect i dzięki temu będziemy wiedzieć, z jakiej aplikacji korzystam. Ta aplikacja wykryje, z jakiej aplikacji aktualnie korzystasz. Więc klikamy guzik Detect. Aktualnie używasz App Detector App. Brawo. To jest świetne. Wejdź w aplikację App Detector, powiemy ci, że korzystasz z App Detector. Wow. Dobre. Kolejna bezużyteczna aplikacja, no wiecie, że Tidus Shutter, czyli... czyli gra. Gdzie jesteśmy statkiem? Dziękuję za wszystkie subskrypcje! Tak, ale jesteśmy statkiem? Już, koniec. Dobrze, spoko. No. Jesteśmy statkiem i po prostu strzelamy sobie przed siebie. Czy można tu w ogóle zginąć? Bo jak strzelamy przed siebie, to przecież nawet jak będziemy chcieli wlecieć w jakiś statek... Czy da się tu zginąć? Poczekajcie, muszę to sprawdzić. I weź tu wleć w ten. Dobra, tu mi się uda. O. Da się zginąć, ale jest to z trudem, więc ciężko będzie zginąć. Kolejna aplikacja, a raczej symulator, a mianowicie symulator trawy. Uwaga. Najbardziej realistyczny symulator rosnącej trawy, jaki został kiedykolwiek stworzony. Kuźwa, rzeczywiście, realistycznie jak cholera, naprawdę, te niebo, w ogóle te chmury, widzicie tą grafikę? Lepsza niż na zewnątrz. A tak serio, co za chory człowiek stworzył symulator trawy, która i tak naprawdę nie rośnie. Okej. Okay. Kolejny symulator to symulator śmierci. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać, ale kliknijmy. Jesteś nieżywy od 4 sekund. Kolejna bezużyteczna aplikacja to aplikacja siłowni naszego palca. Tak, więc klikamy. I polega to na tym, że musimy podnosić ciężary naszym palcem. Naprawdę? Naprawdę? Siłownia dla naszego palca? What the fuck? Mamy tutaj jeszcze napisane, ile kalorii już spaliliśmy. Chyba musimy w to grać 2 godziny, żeby cokolwiek spalić. Bez sensu. Kolejna aplikacja to ciasteczko fortuny, więc klikamy i chyba po prostu rozbijamy to ciastko fortuny i będziemy znać nasz los. Więc uwaga. Ubieraj brudne skarpety z dinozaura? Kolejna aplikacja, mianowicie kółko i krzyżyk. Chyba każdy w to grał, uwaga, sprawdźmy to. Get to... pierwszy zaczynam, więc klik. Wow, wygrałem! Niesamowite! Może znów wygram? Wow, wygrałem! Jak to jest możliwe? No, jak teraz wygram, to naprawdę będzie niesamowicie. Wow, wygrałem 3 razy, a może 4 jeszcze. Wow. Tak poważnie, kto stworzył kółko i krzyżyk, gdzie wykonujemy 2 ruchy i zawsze wygrywamy, no to jest piękne. Jeżeli tak jak ja ciągle przegrywacie w gry, to po prostu odpalcie sobie tą grę, nigdy nie przegracie, naprawdę, zapewniam was. A jak przegracie, to pogratuluję wam, bo... Kółko i krzyżyk, gdzie wykonujesz 2 ruchy? Geniusz po prostu. Kolejna aplikacja, gdzie gilgotamy telefon. Świetne. Genialne, naprawdę. Czy to nie jest piękne? Naprawdę? To nie jest piękne? No, czy nie chcieliście kiedykolwiek gilgotać telefonu? Ja też nigdy nie chciałem. Balloon Lotto! Czyli kolejna aplikacja. Your Lucky Numbers. Serio, po prostu losujemy tutaj liczby i mają nam się wylosować takie liczby, jak mamy na górze, czyli 4, 4, 9, 8, 2. Naprawdę. I możemy sobie zatrzymać to, ale bierze nam 1 kredyt. I już teraz... Dzięki, to jest bezsensowne, ale z drugiej strony nie ukrywam, że pobawiłbym się, bo jestem ciekaw, czy udałoby mi się rzeczywiście zdobyć te liczby jak 4, 4, 9, 8, 2. Ale jest to bez sensu. Kolejny symulator, a mianowicie symulator wykluwania jajka. Tyle? To naprawdę tyle? Klikamy sobie w tą aplikację i po prostu ja nie wychodzę, klikam je. Genialne. Genialne, naprawdę. Wykluwanie jajka. Kurwa, jeszcze raz. Kolejna aplikacja, a mianowicie e-money printer, czyli drukarka pieniędzy wirtualnych. W ogóle aplikacja z typu clicker, tylko... Spokojnie, już tak nie subujcie, spoko... Więc to jest aplikacja typu jakiś tam clicker, tylko że tutaj drukuje nam pieniądze. Spoko,
lubię sobie poklikać, więc akurat to jest okej. Okay. Kolejna aplikacja, mianowicie Petrox Simulator, czyli... Jak się nazywał ten gość? Ten... Napiszcie mi w komentarzu, bo był ten, co się go tak karmiało, zmieniało mu się ubranie, był na to wielki szał. A nie pamiętam, jak się to nazywało, więc jak mi napiszcie, to będzie fajnie. Ale tak właściwie to... To akurat jest... Głupie. On nawet nie zmienia wyrazu twarzy, ma tego... No, także jeżeli lubicie taki symulator, to polecam, przyda się. Kolejna aplikacja będzie Rigged Crane. O! Napisz, to zawsze było nad morzem i zawsze nigdy nie mogłem niczego wyłowić, bo zawsze w Polsce było to tak ustawione, że wyłowiałeś jakąś nagrodę i niby już ją miałeś, ale ona spadała. Napiszcie, czy komukolwiek z was się udało coś wyłowić. Uwaga, uda mi się? Musi się udać. Uwaga! No kuźwa rzeczy, jeszcze raz, tego miśka na pewno mi się uda wyłowić. Uwaga, 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 jest mój! Ostatni raz, do trzech razy już tylko, uwaga. Okej. Okay. Już przedostatnia aplikacja, mianowicie Pit Jumper, czyli skaczemy przez przepaść. Touch to jump. Uwaga, klikamy, żeby skoczyć. Okej, okay, czyli nie przeskoczymy przez tą przepaść, tylko chodzi o to, że... No chyba nie ma szans przeskoczyć przez tą... Nie ma szans przeskoczyć przez tą przepaść, tylko po prostu skaczemy do przepaści co chwila. Zajebista, naprawdę. I ostatnia aplikacja, czyli Coin Flipper, czyli jeżeli macie do podjęcia jakąś decyzję, to możecie się z tym założyć, że jeżeli będzie orzeł czy reszka, to wtedy on wygrywa. I tyle. No, wydaje mi się, że to nawet ma sens, więc spoko. To akurat jest okej. Okay. Także mordeczki, bardzo, bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to bardzo proszę o łapkę w górę. Wtedy będę wiedział, że chcecie więcej takich aplikacji. A chcecie chyba, bo widzę, że wam się bardzo podoba, za co bardzo dziękuję. Dziękuję też za wszystkie komentarze, subskrypcje, łapki w górę i za to, że jesteście. Także tyle, widzimy się w kolejnym odcinku i piomo! No, dzięki.